Heo, z tej strony Lolak, a to jest małe podsumowanie Bad The Crew. Co mi się podobało, co mi się mniej podobało. To jest w końcu beta, więc trzeba tutaj parę rzeczy jest umownych jak najbardziej. Ale wspomnę o rzeczach, które mi się naprawdę spodobały w tej grze, co aktualnie już jest zrobione. A na pewno się jeszcze zmieni dużo, bo 11 listopad jeszcze jest dość daleko. To prawie pół roku w końcu. Okej, no to od czego tutaj zaczniemy? Co mi się podobało takiego w The Crew? Co mi się najbardziej spodobało, to w końcu tuning, wielki otwarty świat i jest duży exploring, jest co oglądać przede wszystkim. Mapa jest naprawdę duża. Ale dobra. Zacznijmy może od tego nieszczęsnego tuningu. Albo czego by tu zacząć? Tuning jednak trzeba na niego trochę poczekać. Musicie na niego poczekać, bo jest też rzecz, która mi się nie spodobała. Chciałbym te rzeczy wymienić pod koniec. To może powiem o świecie. Świat gry jest rzeczywiście duży. Przejażdżka z Detroit do Santa Fe zajęła mi dobre 7-5, od 5 do 10 minut. Od 5 do 10. To nie jest tak mało jak się wydaje, ale to jest naprawdę dużo. Jechałem wtedy Camaro SS. Może nie jakimś super wymaksowanym wtedy, ale już na pewnych częściach i naprawdę zajęło mi to trochę. Ogólnie rzecz biorąc, tereny są naprawdę różnorodne. Dużo się na nich dzieje. Raz jedzie pociąg, raz leci samolot. Pełno różnych pól i tak dalej, i tak dalej. Więc jest tu co gdzie jeździć. Bo w końcu nie musimy jechać po drodze, możemy sobie zjechać na pobocze i jeździć po dowolnym terenie. Oczywiście z samochodami typowo zrobionymi na drogi lepiej tego nie robić, ponieważ samochód prawdopodobnie się niszczy i tak, samochód musimy naprawiać co jakiś czas. Po prostu tego nie robić sportowymi samochodami, ale pod tuningiem na przykład dirt oczywiście można. Można to zrobić jak najbardziej. Co tu jeszcze można wspomnieć? Jeśli chodzi o świat. Okazuje się, że nie mamy pustego świata. Jest pełno skilli. To raczej wiecie, skilli, misji i tak dalej. Jest pełno. Mamy ten wątek, o którym zaraz wspomnę. Jest pełno skilli na całej mapie. Mamy co robić, za nie także dostajemy różne części, więc warto je sobie po drodze robić. I mamy jeszcze takie znajdźki. Będę tutaj trochę porównywał do Test Drive Unlimited 2. I są tutaj takie znajdźki jak wrak samochodu. Na Midwest mamy 20 takich wraków. Wraków nie wiem do końca czego. Samo się nazywa Kit Car. Jest to na pewno jakiś nieoficjalny samochód, pojazd. Wygląda jak wrak, wygląda jak jakiś taki stary Hot Rod, więc zapewne tym czymś będziemy jechać. W TDU zbieranie z wraki, bo tam stąd na pewno się wzięło to. Po zdobyciu na przykład w danym terenie 7 wraków, bo tam było ich o wiele mniej, mogliśmy za darmo odebrać dany samochód. W The Crew możemy ten samochód zobaczyć sobie w tym garażu i jak jest składane po części. Wchodzimy do garażu i na przykład mamy zebrane 4 wraki właśnie znalezione. No to nam mamy tylko część samochodu, nie mamy na przykład niewidzialnego czegoś lub w ogóle, że nie ma go, tylko jest na przykład dolna ośka, no.
I zapewne im więcej tych części znajdziemy, tym więcej części, więcej wrogów znajdziemy, tym więcej części nasz samochód będzie miał, aż w końcu powstanie cały. Oprócz tego mamy jeszcze satelity. Co nam dają satelity? Odblokowują nam nowe wyścigi. Nowe wyścigi, misje, coś w tym stylu. Na każdym terenie jest parę tych satelit. One ogólnie odkrywają nam dużą część terenu przy okazji na mapie, żebyśmy mogli się teleportować za pomocą fast travel. I to jest fajne. Także pewna rzecz do eksplorowania. Miło, że na mapie pokazuje nam mniej więcej teren poszukiwań, ale niestety kiedy będziemy raczej na dodatkowo, jeśli się zbliżymy do takiej satelity, na minimapie nam się pokaże taki pulsacyjny, będzie takie pikanie i pulsacyjne coś. Na minimapie będzie mniej więcej pokazane, w którą stronę jechać. Na początku na czerwono, ale im bliżej tym ten taki zasięg się tego czegoś się zmniejsza. I im bliżej także się zielony coraz bardziej robi, aż w końcu podjedziemy do tej satelity lub wraku, bo przy wraku jest tak samo. I naprawdę z bardzo dalekiej odległości łapie to. Jeśli chodzi o mapę, możemy się teleportować gdzie chcemy, jeżeli tylko mamy odkryty tam teren. Jak odkrywasz teren, po prostu jedziemy daną trasą lub właśnie sobie znajdując takie satelity. Potem możemy się teleportować naprawdę każde miejsce, bo przez maksymalne przybliżenie możemy dokładnie w wyznaczonym miejscu się przeteleportować, a nawet widzieć to, co się dzieje w danym momencie na ulicy. Nawet innych graczy możemy też zauważyć. Wspaniała rzecz, naprawdę wspaniała. Jeśli chodzi o mapę, znaczy się strony zaznaczone całe, spelerynki, także mapę ogólną. Jeśli chodzi o ustawienia gry, mamy taki smartfon fajny, jakby, tam możemy, mamy pełno ustawień, coś tam o drużynie, czyli o crew, mamy coś tam, radio oczywiście, jest parę stacji, choć muzyka w tych stacjach średnio mi się osobiście podoba. Jeśli chodzi o ustawienia, mamy tam dużo ustawień, od ustawień kierownicy, która ta gra w pełni wspiera, choć ma duży problem z force feedbackiem. W moim przypadku słabo to działało, pisało tam coś, że wyklinać F4, wejść na support, jeśli ma się problemy. No, mi się osobiście po prostu nie chciało. Grałem ogólnie na padzie, żeby móc jak najlepiej wszystko zrobić, jak najszybciej, bo na kierownicy jeszcze słabo jeżdżę. No i pełno ustawień grafiki, pełno ustawień audio, choć jest jeden problem. Jest wymuszony czat głosowy. Na szczęście po dłuższym czasie udało mi się znaleźć, jak to wyłączyć, bo to nie jest w ustawieniach, lecz musimy wejść jakby... jak to się nazywało? Totalnie nie pamiętam. Na padzie się przyciska prawy analog, się takie coś na dole pojawia, klikamy na siebie, disable BIOS. Wziął czat i mamy spokój, bo naprawdę czasami takich ruskich lub coś słyszałem, że to masakra, nie? To jeśli chodzi o właśnie to. Jeśli chodzi o auta, na razie nie mieliśmy zbyt dużego wyboru, jeszcze się chyba wspominałem, już nie pamiętam, że mieliśmy chyba 10 aut do wyboru. Było to Camaro SS, Dodge Charger 67, Dodge Challenger SRT8 2000, chyba 12 rok czy 13, nawet nie pamiętam, 370Z 2013 roku, taka wersja po liftingu. Tam Shelby GT500, stary Shelby GT500, Ford Mustang GT, Ford Focus RS, Golf GTI 7 generacji chyba,
Jeszcze co tam było? Kurczę, nie mogę sobie przypomnieć. Słuchajcie. To chyba w wszystkich autach. Aha, był jeszcze chyba Ford Impala. Taki dziwny muscle car. W sumie pierwszy raz go widzę na oczy. Choć pewnie gdzieś go jeszcze widziałem. To chyba w wszystkich autach, choć na pewno jakiś pominąłem. Ach, jest jeszcze chyba Chrysler 300C SRT8 2013 rok chyba. Czy 12, nie pamiętam. W każdym razie ten nowszy. No, każde auto ma widok z kokpitu. Jeśli chodzi o widoki, to jest ich parę. I widok z kokpitu, powiem wam szczerze, średnio wygląda jak dla mnie. W TDU było wiele lepszy. Zdecydowanie. Bardziej mi się podobał. Fajne jest to, że u dealera możemy sprawdzić samochód. Mamy przecież test drive i nie mamy takie trzy okrążenia do przejechania. Możemy szybko sobie przetestować samochód, potem dokonać wyboru. Jest i to wszystko, jeśli chodzi o auta, o dealera. Co tam jeszcze było takiego, co mi się spodobało? Do tuningu jeszcze chwila przejdę. Czy coś jeszcze było? Dajcie mi pomyśleć chwilę. Nie do końca się przygotowałem. Przepraszam. Dobra, już może zacznę gadać o tuningu. Jeśli chodzi o tuning, są dobre zalety, ale są i też duże wady. Może zacznę od zalet. Tuning, jeśli chodzi o tuning osiągów, od tego zacznę. To jest główną zaletą. Możemy wszystko obejrzeć w środku. O tym na pewno wielu z was wiedziało. Fajnie wszystko się zmienia, na pewno jeśli mamy lepsze części, jest to bardzo widoczne. I otóż dzięki bonusom, które dostajemy po wyścigu, możemy dostosować swój samochód pod swój styl jazdy, dzięki czemu nasz samochód jest jeszcze bardziej unikalny i prowadzi się tak, jak my chcemy. Na przykład jeśli chcemy mieć dużą maksymalną prędkość, to wybieramy te wszystkie części, które dadzą nam więcej maksymalnej prędkości, ale za to mniejsze przyspieszenie na przykład. Jeśli chcemy na przyspieszenie, to na odwrót robimy lepsze hamowanie, to tamto, to się nam to wszystko jest punktowane w liczbach około 1000. To jest bardzo dokładne, to są liczby. I nasz samochód jakby też zdobywa poziomek dzięki taką jakby rangę, ocenę. Overall, coś w tym stylu, po wkładaniu części. No i też nasz samochód pod ustawieniem chyba właśnie takie poziomy nabija. Jeśli chodzi o poziomy, to po poziomach możemy sobie naszą postać ulepszyć. Polepszyć w niej jakieś tam zastosowania, na przykład możemy dać, żebyśmy dostawali więcej perków, więcej punktów przy nabijaniu levelach. To jest dziwne, bo musimy dać punkty, żeby potem mieć jeszcze więcej punktów. Ale z czego ten jest skill potrzebny? Ponieważ możemy potem zresetować te punkty za pomocą kasy. Będziemy wszystkie punkty, co wydaliśmy, z powrotem będziemy mieli. A to jest w szczególności przydatne. Całe te punkty wydaliśmy na tamte. Kiedy już mamy maksymalny poziom, możemy w końcu sobie dostosować tak wszystkie te punkty, żeby nam na przykład jeszcze lepiej prowadził się samochód. Więcej kasy, żebyśmy dostawali. I tym podobne rzeczy. Na razie mieliśmy tylko odblokowaną Zoe. Jest to agentka FBI, ona tam ma jakieś dziwne wpływy. I to tyle, jeśli chodzi o to. Tuning, wróćmy do tuningu, trochę zacznę z tematu. Tuning osiągu powiedziałem, ponad tuning wizualny, czyli tą gorszą część. Lekko się zawiodłem na tym, ponieważ tuning wizualny, raczej jak to się dzieje, że nagle z naszego stokowego samochodu się robi na przykład street? Jest to bardzo proste. Wystarczy, że pojedziemy do danego dealera.
dealera, do danego tunera i mamy takie paczki jakby street, mamy paczki poziomów, mamy chyba do 4 poziomu. Każda paczka wymaga większego poziomu naszego kierowcy i więcej kasy. Najpierw mamy pierwszą paczkę, tam chyba za 1000 około. I wtedy możemy sobie boty, kity, wszystko fajnie zmieniać. Jeśli chodzi o zderzaki i tak dalej, no właśnie w tym problemie, że one specjalnie się od siebie nie różnią. Są jakieś różnice, w przypadku 370 była to bardzo widoczna różnica, ale na przykład przy Chargerze, Camaro, już aż tak do końca nie było. Nadal na razie nie mogliśmy sobie tuningować lusterek i w takich nakładek bocznych nad koła właśnie. Ale mogliśmy spoilery i na takie zmieniać, to bardzo fajnie wyglądało. Może było pokolorować samochód i niestety nie możemy dowolną paletę, tylko wybrane, ale jest tyle tych kolorów, że mamy, że myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. I jeśli chodzi o winyle, to takie się spodziewałem, to są komplety winyli. Niestety własnych winyli nie możemy stworzyć, a szkoda naprawdę. I co tu jeszcze na temat tego tuningu było, chciałem właśnie powiedzieć. Kurczę, no i się sam wyprowadziłem z tory. Może mi się przypomni zaraz. W każdym razie w sumie to chyba tyle, jeśli chodzi o ten tuning. A, już wiem. Wnętrze samochodu możemy zmieniać kolory. Możemy boki siedzenia zmieniać, wnętrze siedzenia zmieniać i całą tą nie tapicerkę, a panel ten, kurde, Jezu, zapomniałem słowa. Takiego prostego słowa. Konsolę, kurde, nie wiem jak to nazwać. Jezu, takiego słowa zapomnieć. Okej. W każdym bądź razie to jest duża zmiana, jest widoczna, szczególnie jeśli gramy w środku samochodu, ale jak wspominałem, średnio to wygląda, jak dla mnie przynajmniej. I jeszcze powiem o drugiej wadzie. Drugą wadą jest model jazdy, który, no cóż, jest różny. Możemy ogólnie w ustawieniach zmienić sobie na full assistance, sport i chyba hardcore. Takie trzy tryby jazdy. Full assistant po prostu nam hamuje, automatycznie jakieś ABC się włączają i tak dalej. Na sporcie większość rzeczy się wyłącza, a na hardcore mamy wszystko włączone i samochód się strasznie ciężko prowadzi przy okazji, więc to jest dla prawdziwych koksów. Ale jeśli się nauczymy na takim hardcore jeździć, naprawdę możemy nieźle wysunąć się na prowadzenie. Ja osobiście jeździłem na sporcie, było mi bardzo, bardzo przyjemnie jeździć. Samochód fajnie czasami wypadł z kontroli, ale ja musiałem uzyskać kontrolę. Bardzo mi się to podobało. No i to tak wygląda, jeśli chodzi o model jazdy, choć przyznam, że jest dość dziwny. Trzeba się do niego przyzwyczaić, ale nie jest aż tak źle. Szczerze mówiąc, wolałbym ten, który jest w test drive. Może i nie ma tam driftu, ale był wymagający i bardzo przyjemny przy okazji. Dobra, to tyle jeśli chodzi o jazdę. Czy coś jeszcze? Chyba nic. Gra ogólnie stabilnie działała. Miałem drobne spadki FPS-ów, ale to niestety wina mojego sprzętu, a nie samej gry. Możliwe, że jeszcze go ją zoptymalizują. Często się zdarzało, że po prostu nie wywalało, kiedy miało zapisać grę, przesłać pliki na serwer, coś w tym stylu. Na przykład, kiedy sobie swingowałem samochód, za każdym razem po prostu gra mi wywalała. Nie wiem z jakiego powodu. Tak samo jak raz znalazłem brak samochodu i także mi gra wywaliła. Mam nawet to nagrane, więc tutaj gdzieś teraz powinno wam lecieć to. No, to tak wygląda.
niestety. Gra, to jest beta, nie możecie winić samych twórców, coś to jest beta. Więc gra jeszcze bardzo się zmieni. Jest jeszcze parę miesięcy zostało. A to prawie pół roku i to jest dużo czasu na duże zmiany, a ja wiem, że różnice między betą a oryginalną wersją gry są duże. Jeśli nieraz grałem w różne gry w becie, naprawdę oficjalne wersje się bardzo różniły od tego, co się grało wcześniej w becie. Więc naprawdę jeszcze dużo zmian dojdzie. Mam nadzieję przynajmniej, bo nieraz się zdarza, że beta od oryginalnej gry aż tak bardzo się nie różni, ale myślę, że jeszcze zostaje duże zmiany. To tyle, jeśli chodzi o betę. Z niecierpliwością czekam na oficjalną premierę. Muszę sobie kupić pudełkową wersję. Nawet jeśli możliwe, że będzie jakaś kolekcjonerska edycja, wtedy na pewno ją kupię. Tak. O ile będzie pudełkowa, jeśli nie, no to będę musiał się nacieszyć zwykłym pudełkiem prawoderza. Dobra, to chyba tyle. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewaty guzik. Jeszcze kiedyś pomówimy o artykule. Wspomnę na pewno o nim, będę śledził temat i może pomówię w jakimś tam audio lub coś. Więc to tyle. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewaty guzik. Chyba to drugi raz mówię, nie wiem. Czekajcie na następne gameplaye, następne filmiki ode mnie. Hej, siema, hello.